Witajcie, gracz prawdziwy, Silent Hill 2, szpital psychiatryczny. No, muszę was przeprosić od razu, bo nie dotrzymałem słowa. Mówiłem, że częściej będą odcinki, no niestety nie udało mi się, znów nie było mnie tydzień, ale uwierzcie mi, to nie jest ode mnie zależne, ja też chciałbym codziennie nagrywać tę wspaniałą grę i dzielić się z wami tą przygodą, bo naprawdę dla mnie to jest ogromna frajda, nagrywanie sobie tutaj tych filmików. Każda łapka w górę, każde wyświetlenie, każdy komentarz to mnie motywuje po prostu. No, cieszy mnie to jednym słowem. I chciałbym to robić jak najczęściej, ale niestety, no, nie da rady. Wow, patrzcie na te ślady, no, czy to nie jest wspaniałe? To jest esencja, wiecie, dobrego horroru. A, to było brzydkie, dobra, nie patrzymy. Za mało RAMu, chyba PlayStation 2 miał. Ślady musiały zniknąć. Aha, dobrze, no to mapka. Chociaż dziwne, bo tutaj te zwłoki dalej leżą, a tam te ślady znikły, więc nie wiem, o co chodzi. Dobra, drugie piętro mamy całe wyeksplorowane. Oprócz świetlicy. Aha, nie, dobra, bo tutaj się nie da dostać do tych drzwi. No cóż, także musimy iść wyżej. Cały szpital sobie tutaj zwiedzić. No, w ogóle też następna, tutaj moja bije się w piersi za ostatni numer z aparatem. Po prostu bateria mi się wyczerpała. No i nie zauważyłem tego i się nie nagrałem. Także pamiętacie, połowa odcinka zeszłego była bez mojej facjaty. Mam nadzieję, że to nie zepsuło odbioru, nie wpłynęło na klimat. Dobra, trzeba tutaj najpierw oczyścić pięterko. Wiecie co? Spróbuję tutaj podjąć walkę bronią białą, bo szkoda mi amunicji. Mam nadzieję, że się uda, w końcu trzeba się nauczyć. O mordę, ona jest o wiele szybsza. Dobra. Nie dajmy za wygraną. Wstanie? Okej, całkiem sprawnie nam poszło. Także zostaniemy już tutaj przy tej desce. Trochę poszanowania dla pocisków. Ło, aż mi się w głowie zakręciło od tej kamery. Tutaj L2 można sobie właśnie naprostować ją, jeżeli jest niedogodna. Tutaj winda zapewne też nie działa. No, tak się spodziewałem tego. Tutaj zamknięte. No, cóż wam jeszcze chciałem powiedzieć. No, zebraliśmy mnóstwo fantów, z którymi do końca nie wiadomo, co zrobić. Ja meliskę sobie piję. Już kończę, także nie będzie to jakieś upierdliwe. I tutaj. No nie. No nie, kot. Nie mamy chyba go. Chyba, że coś przeoczyłem albo nie pamiętam o czymś. Sprawdźmy sobie notatki. 3 monety raczej nie, to nie. Dziennik lekarza. Może tutaj być. Szybki tutaj. Rekonesans. Nie ma nic. Tekst z kalki. 2 teksty napotkaliśmy. O, proszę, jest. Ale to jest szyf do pudełka. Znam go. Znam szyfr do pudełka. No to nie, nie, nie. To z pewnością nie stoimy przy pudełku, tylko przy drzwiach. No, mamy problem, cholera. Nie mam pojęcia, gdzie może być kod do tych drzwi, ale... Pokój badań. Popatrzcie, jakiś haczyk. Tutaj jakiś taki szczuplutki kluczyk. To zupełnie nie wiem, co to jest. To jest klucz, no. Powiedzmy, że to klucz. Widać, tam powycinane są te ząbki. Ktoś sobie zrobił klucz z kawałka plastiku, tak? A to też można z czymś połączyć. No nieźle, nieźle, ale mamy klucz do pokoju badań, także... Gdzie jest pokój badań? Magazyn... Tu nie wejdziemy, także chyba trzeba zejść na dół. No dobrze, ale zanim na dół, to przecież mogę chyba zrobić sobie...
przesunąć mapę, czy nie mogę? No dobra, i tak trzeba zejść, i tak. Ale jeszcze można iść wyżej, cholera, no to... Chodźmy, idźmy. No, tu jest dach. Roof, słuchajcie, dach. I daszek jest zamknięty, także z powrotem na dół. No, to już... Trzeba przywyknąć do tego, że w grach z serii Silent Hill jest dużo biegania i błąkania się. Niestety, praktycznie we wszystkich survival horrorach jest ta tendencja. O, a co wy tu robicie, pajęki? Co wy tu robicie, cholera jasna? Nie, no z dwoma tu nie mam szans z tą deseczką. Także wycofujemy się. Przyjmujemy tutaj cięższy kaliber i popatrzcie tutaj, ile miałem szczęścia. Już bym kojtnął, ale na szczęście złożyłem. 134, no nie, no to spokojnie możemy sobie tutaj postrzelać. Czyli ja się przejmuję. No i też warto pamiętać o tym, że na bieżąco też zbieramy pociski. To nie jest tak, że tym będziemy dysponować do końca. No, a trzy kule wystarczą na taką pacjentkę. Znaczy nie, no to raczej ja pacjentem jestem, ale... Dobra. Gdzie jest ten pokój badań? Bo tylko to się teraz liczy. Pokój badań, pokój badań. O kurde, chyba w ogóle jeszcze niżej. Aha, bo ta mapa jest w ten sposób zrobiona. Ale dlaczego partera nie pokazuje? No to zejdźmy na ten parter, skoro nie pokazuje. Mam nadzieję, że one nie będą się respić za każdym razem. Kobieto, zejdź mi z drogi. Dobra, ja to staram się, wiecie, sprawnie prowadzić tą grę, żeby nie błąkać się przez 5 odcinków w jednym miejscu. Jedynka nam poszła jak spłatka, no ale to dlatego, że znam na pamięć. No dwójkę też znam na pamięć, ale jedynkę lepiej, lepiej. Okej, okay, już mamy pokój badań, także posuniemy fabułę naprzód. Nic się nie bójcie. Nie będzie nudno. Pokój badań, okej. Okay. Co mamy w pokoju badań? Oprócz tutaj dziwnych dźwięków, które wydobywają się nie wiadomo skąd. Aha, nic przydatnego, no dobrze. Klaustrofobiczne to miejsce. Aha, tu drzwi są, cholera. Bo się zmartwiłem, że tutaj nic ciekawego nie znajdę, ale... Nie zauważyłem drzwi. Wchodzimy i... Kurde, kolejne drzwi. Zamknięte. No to tutaj wchodźmy. O, paczka amunicji. Do strzelby, właśnie. Warto by się tu uzbroić w strzelbę. Tylko żywność nie przechowywać, leków. O, jakieś papiery. Może kod będzie do drzwi. Nie. Ucieszę się, jak znajdziemy. No, jeszcze nic konkretnego nie mamy, szczerze powiedziawszy. Izba chorych, trzecie piętro. Proszę bardzo, 7335. Ciekawe, czy on to zapamiętał w notatkach. Czy ja muszę? Nie, dobra, jest. A myślałem, że będę musiał tutaj wyryć sobie w mojej głowie. No i to chyba tyle. Teraz otwarte. Wejdźmy tędy. I lecimy, słuchajcie, na trzecie piętro. Lecimy na trzecie piętro, bo jestem ciekaw, co tam będzie. O kurde, już się zagmatwałem. To nie tutaj. Kobieto, ciągle stoisz mi na drodze. Nie rób tak, proszę ciebie. No okej. Trzecie piętro, trzecie piętro. No i cóż wam jeszcze mogę rzec? Co do innych serii na kanale. Planuję zrobić coś po Silent Hill 2. Będę robił, jak się uda, dwie serie jednocześnie. Oczywiście postaram się, żeby to była też ciekawa gra jakaś, taka, wiecie, klimatyczna, żeby można było coś o niej poopowiadać. Wiecie, nie jakiś tam shooter, lecieć na pałę, strzelać i jakaś płytka. O, nie chciałbym, żeby to była jakaś płytka gra. 7335, dobrze pamiętam?
elegancko. Także jeszcze mi nie grozi skleroza. W końcu jestem młody, także... Poezja. Poezja to jest to, co teraz tu słyszymy. To kocham. Czujecie to? Czujecie ten ciężar? Aha, tu jeszcze coś jest. Odsuń się, kobito. Dobra, idźmy. Przeładujemy broń. Poczekamy na przeciwnika. Raz, dwa, trzy. Okej, trzy kule. Dobić nogą i mamy z głowy pacjentkę. Nie, to jest cudowne po prostu, kurde. Uwielbiam to. Akira Yamaoka, mistrz świata. Po kolei eksplorujmy. Pamiętajcie, że to szpital psychiatryczny, także tu możemy się natknąć na wszystko. Nie możemy się niczego spodziewać. Ciągle broń w gotowości. O kurde. Kaczenka, no, to ja się tutaj wygodnie. O. Rozłożę i oglądajmy. James. Wait a minute. I'm kinda tired. It's just a hangover. Pewnie kac. Masakra. You should rest. No, ona wygląda na taką imprezowiczkę troszeczkę. So comfy. Na szpitalnej pryczy wygodnie. I'm gonna go look for her. For Laura. I'll be back as soon as I can. Okej. No i tutaj też jest związek z, to znaczy ona tutaj zostanie na jakąś chwilę. Oczywiście my tutaj zwiedzając szpital możemy do niej wpadać, odwiedzać ją. No i to też ma wpływ na zakończenie, słuchajcie. Kurde, wziąłem klucz i nawet nie zwróciłem uwagi, co to za klucz. Klucz do wyjścia na dach. No popatrzcie, już mamy następny trop, także na pewno nie utkniemy. A tu jeszcze tyle do zwiedzania na trzecim piętrze, o w mordę. Okej, widzę tam kogoś, a raczej coś. Ale zanim... O, tu się chyba Predator skaleczył. Kto oglądał Predatora, ten rozumie moją aluzję. Coś utknęło w odpływie. Otwór jest zbyt mały, nie mogę wcisnąć tam swojej ręki. Jakieś długie, wąskie narzędzie. Aha, no to ja sobie przypominam, tutaj trzeba było... Tak, o, wziąć. Aha, dobra, nie mam jeszcze komponentów do tego. Jeszcze nam brakuje jednej rzeczy i to takiej, kurde, że w życiu byście na to nie wpadli. Kto nie oglądał Predatora, polecam. Z Arnoldem Schwarzeneggerem, świetny film. Klasyka. Ale to teraz nie jest ważne. Ten przeciwnik jest, kurde, kozacki. Ja pierdolę. Dobra. No, elegancko. Obłęd, obłęd. Ten soundtrack mi właśnie przypomina taki obłęd. Wiecie, że szaleństwo, że coś się zbliża. Coś, w sensie nie przeciwnik, tylko... Coś większego, poważniejszego. Jakieś wydarzenie. No cóż, możemy tylko oczekiwać, co jeszcze zostanie rzucone na Jamesa przez ciemne moce, no i na nas, jakby nie było. No, zapis, zawsze, chętnie. Świetnie te postacie były zaprojektowane, naprawdę. Tak sobie teraz tutaj przypominał Harego z jedynki, to jest... To jest po prostu wielki skok. Ła, jaka plama. Juchy.
Okej, ostatnie już pomieszczenie. Ła, co za ujęcie. Widzicie, właśnie horror nie ma sensu, kiedy jest z trzeciej osoby. Że mamy, wiecie, wolną kamerę. No to jest bez sensu. No, gdzie to bez takich ujęć? Muszą być statyczne. Tu. Znaczy, statyczna kamera. Znaczy, tu nie jest odwrotnie. Czekajcie, muszę zebrać myśli. Chodzi o to, że musi być wyreżyserowana gra. Bo statyczne tła to zupełnie co innego. To w klasycznych Residentach były statyczne tła. Ale tu widzicie, w Silent Hill czasami mamy kontrolę nad kamerą, ale w większości jest tutaj kamera usytuowana w jednym miejscu i jest po prostu gra wyreżyserowana. O nie, ja mam to otworzyć, tak? Okej. Pamiętacie? Pisało coś o pudełku. Weźmy tutaj... Aha. Spróbujmy użyć tego. O. Dobra. Jedno zabezpieczenie mamy z głowy. Teraz... Tekst z kalki, tak? Chodzi mi tam o tego doktorka. O, właśnie o to. Znam go. Znam szyfr do pudełka. 6989. Dobra. No, to jest pudełko, także zapewne o to chodzi. 6989. To może tutaj. 6989. Si. No i zostały chyba jeszcze dwa. Także ja bym użył klucza. Lazurowe oko. Lapisowe oko. O, no teraz to inaczej wygląda. Widzicie, takim małym kluczykiem żeśmy rozbroili tę skrzyneczkę sensownie. Ale widzicie, został tu jeszcze ta kłódka. Nie, nie mam szczęścia. Kurczę, no to tutaj zupełnie nie wiem, gdzie można ten kod zdobyć. Może chodźmy na ten dach. No bo nie mamy innego wyjścia. Dobra, przyciśniemy. Ile tam na liczniku? A, tu jeszcze nie sprawdzałem, ale wątpię. Nie, sprawdzałem, a zaraz się okaże. Zobaczymy. Nie, sprawdzałem, nie jest tak jeszcze źle z moją pamięcią. Nie zaglądnąłem do Marii, ponieważ chcę mieć bardzo dobre zakończenie. Znaczy nie, bo tu nie ma czegoś takiego jak dobre, bardzo dobre, złe. One tutaj mają swoje nazwy konkretne. Już nie pamiętam nawet jakie. Dach. Co będzie na dachu znowu? Piłeczka i rynna. Dobra. Całkiem ten dach taki w porządku. Ale po co te kraty? Widzieliście kiedyś takie dachy? Z okratowaniem? No. Widać tutaj dba się o bezpieczeństwo. No ale niezłe to jest. Pierwszy raz coś takiego. Tak, teraz mi dopiero to do głowy przyszło, że w Polsce nie widziałem budynków z kratami na górze. Z płotem na dachu. Pamiętnik. Pamiętników się nie czyta, no ale to już zrobimy wyjątek. 9 maja pada. Cały dzień gapiłem się przez okno. Cisza i spokój. Nie ma nic do roboty. Nadal nie pozwalają mi wyjść na zewnątrz. 10 maja. Ciągle pada. Rozmawiałem chwilę z doktorem. Czy próbowaliby mnie ratować, gdybym nie miał rodziny do wykarmienia? Wiem, że jestem słaby, żałosny, ale nie każdy może być silny. 11 maja. No, znowu pada. Czułem się dziś źle przez prochy. Jeżeli jest mi dobrze, tylko wtedy, kiedy faszerują mnie tym świństwem. To kim w takim razie jestem? 12 maja. Pada, jak zwykle. Nie chcę być... Tylko 4 dni pada, także... Czemu jak zwykle? Nie chcę być dłużej dla nikogo ciężarem, ale tak czy siak nim jestem. Doprawdy, aż takim grzechem byłoby uciec zamiast walczyć? Niektórzy powiedzą, że tak, ale oni nie chadzali w moich butach. Może brzmi to egoistycznie, ale to nie ma znaczenia. Tego właśnie pragnę. Tak jest. Jest zbyt ciężko. Po prostu zbyt ciężko. 13 maja. Wypogodziło się. Lekarze powiedzieli, że mam wypis, że mam wrócić do domu. Ja... I koniec. I się nie dowiemy, co ja.
i jak się potoczyły losy tego autora tego pamiętnika i kim on był. No, on był z pewnością tutaj pacjentem szpitala psychiatrycznego. No właśnie, że co ten pamiętnik robi na dachu? No, może się gościu targnął na swoje życie, tutaj dokończył wpis, skoczył z dachu i później dopiero to ogrodzenie wybudowali. A widzicie, tak trzeba Silent Hilla rozgryźć. Tu jeszcze drzwi sprawdźmy. Co jest, kurde? Co się dzieje? Wow! Patrzcie! No, tego się nie spodziewałem. Piramidogłowy. Kultowy. Swoją drogą świetnie jest zaprojektowany. Już mówiłem, jak producenci tej gry wpadli na pomysł z piramidogłowym. Kurde, gdzie trafiliśmy? Do izolatek całkiem chyba. To tak, gumowe ściany. No jasne. No, to będzie dobre. To cud, że przeżyliśmy w ogóle, bo nas chlasnął tym swoim scyzorykiem, a... No, pokoje bez klamek, tylko to jest właśnie zastanawiające, jak my te drzwi otwarzamy w takim razie. Kurczę, patrzcie, czy to nie działa na wyobraźnię. Tu się zamyka pacjentów, żeby, wiecie, nie zrobili sobie krzywdy, nie popełnili samobójstwa. A patrz, ile tu krwi, także, że ktoś aż... Tak był zdesperowany, że zabił się w izolatce. O! Vri, wiemy, Vri, numery i lepiej nie zapomnij. Więc je spiszę na tę chwilę. No, sekretne imię. Dobra, rozumiem, że tutaj chodziło o to, żeby uwydatnić tą nieczytelność. Dobry ruch, popieram. Po prostu jest coś nieczytelne i... Chciałeś to pewnie tutaj jakoś zaakcentować. Aha, tu jest ten kod. 94 94 84. 9484. Kurde, on tego chyba nie spamięta. Nie o to chodziło. Ja. No to ładnie nas tutaj. O, dziura? Nie. Nie, dobra, jest. Mówię, ładnie nas tutaj pochlastał. Mało nas nie zabił. Ale wiecie, tak do końca, czy on nas chce od razu zabić? Nie sądzę. Raczej chce nam coś uzmysłowić. Ale to wiecie, to na razie tajemnica. No dobra, tutaj nie mogę wejść. Teraz otwarte. Gdzie się znajdziemy? Dobra, czy ja to miejsce znam? Znam, to jest trzecie piętro. Także co mamy? Co mamy, słuchajcie? Mamy... Aha, no mamy kod do pudełeczka. A jak zobaczycie, co w tym pudełeczku będzie. Widzicie, dwie kłódki, tyle kodów, jakieś łańcuchy. Także tam musi być coś cennego. Ktoś tam, komuś zależało, żeby nikt się nie dostał do jego skarbu. A jak zobaczycie, co tam będzie, to po prostu padniecie. Jesteście ciekawi? No to po prostu zadziała na wyobraźnię. I patrzcie, zapomniałem, ale będę improwizował. 9-4 na pewno było. 9-4 i chyba 8-4. Jejku, wystraszyłem się. O, tyle mamy w tej skrzyni. Z takiej pancernej, zabezpieczonej, jakby tam co najmniej była mapa do złotego pociągu. Albo rękopis Mein Kampf. Mamy kilka włosów. Kilka włosów, słuchajcie. Dokładnie pukiel włosów. No i teraz pytanie, co my możemy sobie z tymi włosami zrobić? No, z samymi włosami niewiele, ale jak je połączymy,
tutaj z naszym haczykiem będziemy mogli wyciągnąć sobie tutaj kluczyk z tego odpływu. Okay, bierzemy włosy, łączymy z tym i używamy. Widzicie, to jest nowość. W Silent Hill 1 nie było takich patentów. Harry nie był na tyle kreatywny. Udało się. Także to mogło się źle skończyć, bo sobie mógł klucz popłynąć do windy. Kurczę, czyli te windy są jednak sprawne, tylko zamknięte. Ja myślałem, że nie ma tutaj elektryczności. A czy to jest klucz od tej windy? Od tej. No cóż. Wydaje mi się, że zjedziemy do piwnic, bo droga konwencjonalna schodami była niedostępna, ale ja tu nie widzę piwnic. Pierwsze piętro, no. Zacznijmy od początku, waleczek. No nie, no na pierwszym piętrze przecież wiem, gdzie wysiądziemy. No dziwne to jest. Nie znam tego. Dobra. Nieprzyjemnie tutaj jest. Niegościnnie. Drzwi podrdzewiałe. Także to są piwnice. A dlaczego to było oznaczone jako pierwsze piętro? Przecież na pierwszym piętrze byliśmy. Ja, poezja. Dobra, zerknijmy w przód. Zmierzmy się z tym. A, nie jest tak źle. Kanał? Patrzcie, klapa kanałowa w korytarzu. Kurde, świetnie to wygląda. Naprawdę. Niesamowita graficzka. Jeszcze coś mamy. No teraz to wygląda po prostu... Wow. James szczególnie. Jak jest postać wykonana. 2001 rok, słuchajcie. Ja się umiem podniecać takimi starymi grami. Powiem wam, że... Większe wrażenie na mnie robią stare hiciory niż dzisiejsze gry, jakieś tam, kurde, Crysisy trójki i inne ordery 1886. Chociaż nie powiem, Uncharted 4 zrywa kask, ale i tak naprawdę bardziej mnie rajcują stare gry. Znaczy... Ogólnie też, ale mówię teraz o grafice, prawda? Że bardziej potrafię się podniecać tą grafiką sprzed lat, że w tamtych czasach tak coś takiego dokonano niż dzisiaj tymi nowymi grami. Okej, słuchajcie, dlaczego stoję? Bo za chwilę odcinek dobiegnie końca, a tutaj spodziewam się cutscenki dosyć długiej. No i nie chcę, wiecie, nie chcę, żeby w połowie przerwać. Jo, więc zrobimy tak. Zobaczymy, co jest na końcu. Żeby jeszcze dociągnąć do tej 30 minut. Tu mogę wejść? Nie mogę. Tu mogę wejść? Mogę. Kurde, żeby nie było cutscenki. Nie, nie może być. O! To jest pierwsze piętro jednak. Aha, bo widzicie, tutaj była winda, ale tu jest jakaś inna. Więc to jest część pierwszego piętra, a nie żadne piwnice. No dobra, geniuszem jestem. No i 29 minut, także tutaj sądzę, że skończymy ten odcinek. Mam do was... Znaczy to bez sensu, żebym ja to teraz mówił, bo i tak... wiecie... Wy tego nie wiecie. Chodzi o to, że nagram w locie kolejny odcinek, żebym miał na przyszłość i postaram się, żeby... Kolejny odcinek po tym był szybciej, także nagram go od razu po tym. Także w następnym odcinku, jak będziecie oglądać, to będę ten sam ja, co teraz. W sensie, wiecie, dobra, nieważne. Mam nadzieję, że ogarniacie to, co mówię. Także na chwilę obecną żegnam się z wami. Za chwilę nagrywam kolejny odcineczek. Gracz prawdziwy, oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i bawcie się świetnie przy tej wspaniałej grze. Do zobaczenia, cześć!